Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Tajemnice Pisma Świętego odkrywają ksiądz profesor Janusz Nawrot oraz Hubert Piechocki. Witamy się z Państwem w kolejnym tygodniu. Szczęść Boże, bardzo, bardzo nam miło. Proszę Państwa, kontynuujemy naszą opowieść o Księdze Wyjścia, czyli o 12 rozdziale właściwie tej Księgi Wyjścia, bo go mamy teraz trochę skończyć. Mieliśmy zająć się taką kwestią bardzo ważną, czyli kwestią czasu, bo o tym czasie zresztą dość często mówimy, przypominamy, ale tu rzeczywiście jest przypomniane, jak długo ci Izraelici byli w tym Egipcie, 40 werset chociażby, a czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat i oto tego samego dnia po upływie 430 lat wyszły wszystkie zastępy Pana z ziemi egipskiej, bo to jesteśmy właśnie już w tym momencie, gdy Izraelici wychodzą z ziemi egipskiej i rzeczywiście 430 lat to jest ten czas, który przyjmujemy za ten czas umowny, czy rzeczywiście czas faktyczny pobytu Izraelitów w Egipcie? Grosso modo powiemy, to jest czas, bym powiedział, bardziej historyczny, ponieważ pomiędzy Józefem, który przybył do Egiptu, a Mojżeszem mija dobre 400 lat właśnie. Co jeszcze bym, na co bym zwrócił uwagę, mamy mniej więcej od połowy XVI do połowy XIII wieku. Właściwie no to nawet można powiedzieć XVII, tak, bo to się liczy w drugą stronę. XVII, czyli gdzieś około 1650 do 1250. To tak mniej więcej możemy wyliczyć. Dokładnie pisze 430 lat. Mamy troszeczkę dwie tradycje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli szybciutko otworzymy sobie na rozdziale 15 Księgi Rodzaju. Proszę Państwa, ja też sobie oczywiście tu szybciutko otwieram. Rozdział 15, werset 13, proszę Państwa. Już znalazłem, zaraz to powinno być. Rozdział 15, oczywiście, proszę Państwa, otworzyłem rozdział 3, bo mi jakoś tak internet tutaj. I werset który? Werset chyba od 13, zaraz zobaczymy, bo tu pisze tak. I wtedy to Pan rzekł do Abrahama, wiedz o tym, że twoi potomkowie będą tam przebywać w kraju, który nie będzie ich krajem i przez 400 lat będą tam ciemiężeni jako niewolnicy. O, proszę zobaczyć, nie? Tak, więc mamy to 400, tam mamy to 430. 430, tak. Być może to 30 lat też, te początkowe 30 lat, to nie był czas takiego ciemiężenia do końca. Może być na przykład, może to być pobyt Józefa akurat. My powiemy, że 400 lat, proszę Państwa, znaczy może odwrotnie powiem, 30 lat przy tych 400 nie stanowi wielkiej sprawy, ale generalnie biorąc jednak zapis biblijny jest ewidentnie dokładny. Dlatego bardziej się tutaj jakoś skłonimy ku tej hipotezie, że mamy do czynienia z dwoma osobnymi pewnymi tradycjami, które owszem w przybliżeniu działają na te 400 do 430 lat. Autor biblijny mówi, coś jeszcze wliczył ten z Księgi Wyjścia, ponieważ ten z Księgi Rodzaju pisze o 400 latach generalnie biorąc i te 400 lat bardziej przeważa, bo również w Nowym Testamencie mamy wspomnienia o pobycie Izraelitów w Egipcie rzędu 400 lat akurat, nie? Oczywiście te drobne różnice nie są tak istotne. Bardziej chodzi o to, że to jest po prostu bardzo długi czas. Po 400 lat to jest czas chociażby taki, którego nie jest w stanie pamiętać jedno czy dwa pokolenia. Nie jesteśmy w stanie mieć bezpośredniego kontaktu z tymi ludźmi, którzy zaczynali ten pobyt, bo po prostu jest to fizycznie niemożliwe. I jeszcze jedno, myślę, że na co nasi słuchacze zwrócą ewidentnie uwagę, to fakt, że 400 lat to zupełnie wystarczy, aby pokolenia Izraelitów, które były w Egipcie, kompletnie nie znały. Zapomniały tak naprawdę. Tak. Nie znały, ponieważ ci, którzy znali ziemię, już dawno umarli, prawda? Ci, którzy byli w Egipcie, oni się już tam urodzili. I dlatego proszę nigdy nie zapominać o tym, że oni tak de facto wychodzą ze swojej ziemi rodzinnej, tak? Autor biblijny mówi o tym, że oni idą do ziemi swoich przodków, ale dla nich jest to ewidentnie ziemia obca. Już kiedyś na to zwracaliśmy uwagę, kiedy wspominaliśmy o tym planie Pana Boga wobec narodu wybranego. Bóg miał świadomość tego, że kiedy wspomina o tym, że wyjdziecie z kraju, dlatego mamy właśnie w 15 rozdziale Księgi Rodzaju, pójdziesz do kraju, który nie będzie twoim krajem. Wiadomo, że to nie Abraham szedł, bo Abraham umarł w swojej ziemi przecież, nie? Natomiast jego potomkowie,
czyli Jakub i synowie, zeszli do kraju. I tak mają Izraelici do dzisiaj pamiętać w swojej tradycji, że cokolwiek by nie było, ten kraj na pewno nie jest ich ziemią. To jest kraj obcy. I dlatego wychodzą do ziemi, którą prawdziwie mają nazywać swoją ziemią ojczystą. Nie? Weźmy zresztą taki przykład z naszej historii. Te 400 czy 430 lat temu, kiedy kończył się XVI wiek, Rzeczpospolita była ogromnym krajem na mapie Europy i wiele z tych miejsc, które wtedy należały do Polski, teraz tak naprawdę w ogóle nie traktujemy ich jak naszych, a myślę, że ludzie, którzy mieszkają w tamtych rejonach, też czują się bardziej związani już z tą narodowością, z tym krajem, który jest tam teraz, niż z Polską, która była tam kiedyś tą wielką taką Rzeczpospolitą obojga narodów. Jeżeli są to Polacy, to znaczy, no pewnie, znaczy, nie myślę nawet o tych bliższych. Może tutaj, absolutnie, tak, nie oniuję to tam siłą rzeczy. Bo to jest to 430 lat. Oczywiście, więc... oczywiście. Aczkolwiek ta bliższa historia oczywiście tradycje, jest trochę inaczej już. No, bo tu jeszcze, oczywiście, bo i czas jest krótszy tutaj, nie? Ale to myślę o tym 430 Polaków, latach, no, a tutaj, to jest rzeczywiście widocznie, już... No co my się tam będziemy pchać gdzieś? Owszem, jeżeli pojedziemy gdzieś na wschód, proszę Państwa, i zobaczymy jakieś ruiny budowli pochodzących z tamtego wieku, to wiemy, że to są polskie budowle, prawda? I to wiadomo, tu już wtedy od razu się taka polska dusza odzywa. Ja muszę powiedzieć tak dosłownie jednym zdaniem tylko, że proszę Państwa, no ze wschodem naszego kraju nie miałem nigdy do czynienia. Ze wschodem, w sensie mówię, ziem utraconych wschodniej Rzeczypospolitej, nawet tej przedwojennej. Cóż dopiero mówić o tej dalszej. Byłem tam tylko raz i wiedziałem, że jestem na Ukrainie, ale proszę mi wierzyć, było mi ogromnie żal, że te ziemie nie należą do Polski. To nie ma nic wspólnego z jakimś szowinizmem, z jakimś nacjonalizmem, bo ja absolutnie nie życzę sobie żadnej wojny, czy to z Ukrainą, czy to z Białorusią. Nad ziemią. To znaczy, to było tak, to było takie, ja nie wiem, ten duch polski tam jeszcze jakoś jest. Mówię ten duch. Jakoś tak, nie ma tam już nikogo z prawie z tych Polaków. Spotkaliśmy no bardzo, bardzo, bardzo mało naszych rodaków, tak de facto, permanentnie, zwłaszcza bo kiedy byliśmy na Ukrainie, no to akcentowana owa ukraińskość tych ziem, oni byli bardzo dla nas otwarci, uprzejmi, serdeczni, ale permanentnie nam przypominali, że to jest Ukraina, to nie jest Polska. I dlatego ten taki najwyższy stopień owego patriotyzmu ukraińskiego, to mieliśmy właśnie ukazany na ziemiach dawnej wschodniej Rzeczypospolitej. To było i we Lwowie, i potem gdzieś w okolicach, potem kiedy byliśmy najdalej w tych słynnych, pięknych okopach Trójcy Świętej, po których de facto nic już nie zostało, ale tam akurat byliśmy już na samym końcu starej polskiej granicy. To muszę powiedzieć, serce pukało nieco żywiej, tym bardziej, że muszę powiedzieć, moja ciocia, która jeszcze jedyna pozostała, ona stamtąd pochodzi, z takiej maleńkiej, no dosyć sporej wsi, która się nazywa Giermakówka. I muszę, warto to przypomnieć, bo być może gdzieś tam Państwo słyszycie i to się Wam może wydaje obce, musicie tam pojechać, to zobaczycie, że ten taki cudowny polski duch odezwie się Was, bo we mnie się odezwał. Ja mówię, pochodzę zupełnie z zachodu Polski, ja tam z nimi nie miałem nic wspólnego. A jednak kiedy ten jednak człowiek ducha pojechał, się czuje oczywiście, naprawdę. Jak się powiedzie, jeszcze na wschodzie nigdy nie byłem, być może to jeszcze wszystko przede mną. Mamy więc tę kwestię czasu już tutaj załatwioną. Tak, rzeczywiście. Weźmy pod uwagę, że na przykład w XVII wieku były te wielkie wojny. Przecież Polska toczyła wojny z Imperium Osmańskim, prawda, które było teraz to przecież tereny tureckie, ogromnie daleko tak naprawdę od nas. Proszę Państwa, 42 werset, chcę jeszcze do niego trochę nawiązać. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej, dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. To jest werset, który mówi nam o tym, co dzieje się teraz tak naprawdę. Pamiątka, czyli Pascha, którą obchodzą Izraelici, a poniekąd także nasza Pascha, czyli Wielkanoc, bo także dla nas Wielkanoc jest tą nocą, Wigilia Paschalna jest nocą czuwania na cześć Pana. Oczywiście przede wszystkim jest przeżywaniem na nowo wydarzeń paschalnych Jezusa Chrystusa, ale to wszystko jest, tak jak mówi ten Exultet, o którym już też wspominałem, to jest ta sama noc. To jest ta sama noc i to jest teologicznie ze sobą tak głęboko powiązane, że my to nazywamy Paschą, chociaż de facto to jest...
noc czuwania po śmierci Pana Jezusa, który już się nigdzie wtedy nie przesuwał. A jednak Pascho, czyli przejście, kiedy Jezus poprzez swoją śmierć ukazuje nam przejście z jednego życia do drugiego, to jest de facto ta sama Pascha, czyli z ziemi niewoli, życia doczesnego, do ziemi obiecanej. Do ziemi już wolności takiej tak, zupełnej. Tak, do ziemi wolności. Oczywiście jej ostatecznym końcem to będzie zbawienie, ale już tu możemy powiedzieć, że ostatecznie święty Paweł przecież pisze, ku wolności wyswobodził nas Chrystus. To jest właśnie to samo działanie Boga, czyli nawet żyjąc tutaj, na tej ziemi, już czujemy tę nową ziemię, którą przygotował nam Pan poprzez swoją śmierć. I dlatego my z wielką słusznością, oczywiście tradycja Kościoła przenosi tę noc paschalną izraelską na to wydarzenie z życia Jezusa Chrystusa, czyli czuwanie nocy, w której został pogrzebany, a rankiem zmartwychwstał, prawda? Dlatego mamy to cudowne przejście Jezusa z jednego życia do drugiego, tak jak naród wybrany przechodzi z ziemi swojej niewoli i wyrusza ku swojej ziemi wolności. To jest właśnie takie, zresztą od razu Państwo wyczuwacie 42 werset, to jest werset niezwykle uroczysty, to już autor to wręcz pisze takim bardzo podniosłym tonem i wyraźnie tutaj zaznacza, że ta noc jest absolutnie najważniejsza w całym roku. Ta podniosłość tego wersetu rzeczywiście trochę przypomina podniosłość egzultetu, który zresztą, o ile pamiętam, świętemu Augustynowi, świętemu Ambrożemu jest oczywiście autorstwo egzultetu przypisywane. Zresztą Ambroży to też patron pszczół, a pszczelarzy, a tam też pszczoła się pojawia w tym tekście tak, liturgicznym. Proszę Państwa, zapowiadaliśmy w ostatnim tygodniu pod koniec, że będziemy też mówili trochę o tym, że pojawi się, wróci właściwie wątek obrzezania i on rzeczywiście wraca w tym końcu tego rozdziału 12. W kontekście już Paschy. To nie tyle obrzezania przynależności do całego ludu, tylko konkretnie tutaj możliwości spożywania Paschy. Oczywiste, że oba teksty się absolutnie, czyli 17 rozdział Księgi Rodzaju i ten tekst tutaj z Księgi Wyjścia się absolutnie nie sprzeciwiają. One są jednego Bożego autorstwa. Tu tylko mamy nieco zawężone przepisy dotyczące Paschy, tak, związane właśnie z obrzezaniem. To może parę rzeczy tutaj przeczytamy, bo proszę. Zaczyna się od tego, że żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać, mowa o pasrze oczywiście, jednak niewolnik nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta, nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz, kości z niego łamać nie będziecie, całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśli by cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie może spożywać Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród was. To jest bardzo ważne, bo to naprawdę dotyczy tożsamości żydowskiej. Tak? Kto może być Żydem? Żydem w tym kontekście obchodzenia świąt, bycia wierzącym. Tak, to jest właśnie ten, który przez obrzezanie przynależy do wspólnoty. Bo obrzezanie tutaj w tym, z tego tekstu wynika, że ma właściwie rangę czegoś, co można byłoby odnieść do naszego chrztu w katolicyzmie. Tak. Generalnie przynależności do wspólnoty wiary. Bo chrzest jest dla nas takim niezatartym znamieniem, nawet po ewentualnej apostazji i tak dalej, to znamie chrztu cały czas w nas pozostaje, jest. Tak tutaj obrzezanie, zresztą taki też fizyczny znak jest tutaj znakiem przynależności do Izraela. Tak, on już jest też Izraela. W sumie nienaprawialny. Był taki pewien okres paru 10 lat w historii Izraela, gdzieś pierwsza połowa drugiego wieku, tak to nazwę, czyli za czasów machabejskich. Akurat trochę bliski jest mi ten czas z powodu księgi, do której komentarz piszę, już szczęśliwie pierwszy tom się ukazał. Proszę Państwa, gdzie młodzieńcy izraelscy, chcąc nie tyle może przypodobać się kulturze heleńskiej, kulturze Grecji, która tam wtedy nastała od czasów Aleksandra Wielkiego poprzez Antiocha IV Epifanesa, ale chcąc przynależeć do establishmentu, oni usiłowali wprowadzać praktykę tak zwanego epispazmu, to znaczy naciągania siłą na pletka, na swój penis,
Dlaczego? Dlatego, że obrzezanie w środowiskach greckich uchodziło za barbarzyństwo, za znak barbarzyństwa. Oni byli totalnie lekceważeni, a ponieważ chodziło się do tak zwanej palestry, chodziło się do efebionów, chodziło się do różnego typu instytucji, których Grecy zwłaszcza po prostu przebywali nago. Oni tam dyskutowali, oni ćwiczyli, zwłaszcza mówię w efebionach, to Żydzi, chcąc do nich dołączyć, ponieważ była to wtedy ta kasta wyższa, Żydzi zawsze stali niżej, no też musieli się pokazywać. Jeżeli się pokazywali nago, od razu było widać, kto kim jest. Prawda? I na tej podstawie wtedy z nich szydzono, wyśmiewano i tak dalej, więc miała praktykę, właśnie dosyć popularność miała ta praktyka, było to zresztą bardzo, bardzo bolesne, to się zresztą nie zawsze kończyło sukcesem, ale oni bardzo chcieli właśnie, dlatego naciągali sobie resztę tego naskórka na prącie i w tym momencie usiłowali być tak jak Grecy, nie? Ale to był ten jeden okres czasu. To jest marka, to jest to znamie, które pozostaje aż do dzisiaj, tym znamieniem zewnętrznym. Oczywiście, kiedy mówimy tutaj o podobieństwie do chrztu, znamy fundamentalną różnicę, której nie zapomnimy. Mamy sakrament. Obrzezanie nie jest sakramentem, to jest tylko praktyka pewna, tak? Nacinania tego penisa i odkrywania jego końcówki. Natomiast my mamy chrzest. Jezus podniósł to do godności sakramentu. To są rzeczywistości obie nieporównywalne. Natomiast jest to jakiś znak, to znaczy to, co mają wspólne, to jest znak przynależności do wspólnoty wiary. I to jest poziomie tej tożsamości, oczywiście to jest to podobieństwo, tak, prawda? Ta tożsamość. No. I to jest dla nich takie ważne, że rzeczywiście mają ten fundamentalny przepis, że paschy spożywać im nie wolno, co jest, znaczy tym, którzy nie są obrzezani. Co jest zrozumiałe zresztą. Dlaczego? Dlatego, że paschę spożywali ci, którzy wychodzili z Egiptu. Więc jeżeli cudzoziemiec będzie spożywał paschę jako nieobrzezany, a więc nienależący do wspólnoty, to jest to de facto uzurpacja praw, która nie powinna mieć miejsca. Bóg nie jest żadnym tam, powiedzmy, szowinistą, czy chce, żeby jego naród był wywyższony ponad wszystkie inne. Nie. To jest zupełnie logiczna sprawa. To wy wyszliście z Egiptu, wy byliście wtedy maltretowani i wy na pamiątkę tego wyjścia po raz pierwszy spożyliście paschę. Dlatego ktoś, kto chce do was należeć, mimo że nawet nie brał udziału, może powiedzmy, w samym wydarzeniu, ale poprzez obrzezanie będzie przynależał do waszej wspólnoty, bo on wtedy chce dzielić wszystkie wasze warunki życia. Proszę zauważyć, że obrzezanie to nie jest tylko zewnętrzny znak przynależności. Obrzezanie to jest wzięcie na siebie wszystkich wynikających z tego obowiązków, konsekwencji, prawda? Czyli jeżeli należę do wspólnoty żydowskiej, to będę wtedy przede wszystkim przestrzegał prawa. I wtedy mam dopiero prawo do wejścia we wspólnotę i spożywania paschy. Zresztą u nich to jest i tak absolutnie jasne, że paschę może spożywać liturgicznie w sposób dobry, wartościowy, tylko ten, kto jest czysty. Dlatego ten, kto nie jest obrzezany, to jest po prostu z definicji właśnie, nie podlega temu prawodawstwu, a więc on nie ma prawa. I dlatego to jest zupełnie zrozumiałe. Pan Bóg tutaj naprawdę nie ogranicza nikogo. Mówi, do was należy decyzja. Chce ktoś spożywać paschę? Proszę się obrzezać. Nie? Pytając, muszę zadać jedno pytanie, na które nie wiem akurat, czy ksiądz będzie znał odpowiedź, ale być może, jak nie ksiądz, to może ktoś z naszych słuchaczy. Czy w takim razie współcześnie u Żydów możliwe jest to, że po prostu zaproszą kogoś, ktoś gościnnie, kto nie jest Żydem, pojawi się na pasrze, czy spożywają ją tylko w swoim tutaj środowisku? Chyba tylko w swoim, o ile się nie mylę, chyba w swoim. Jeżeli się mylę, proszę Państwa, to bardzo przepraszam, ale osobiście, gdybym był Żydem, to bym nie dopuścił. To bym nie dopuścił. Bo by się to rzeczywiście tutaj z tym wszystkim kłóciło. Tak, ewidentnie, proszę Państwa. Rozdziału 12. Tak, to jest to samo, co my też odczuwamy pewien dyskomfort. No, zaproście Państwo wyznawcę jakiejś innej religii do spożywania na przykład naszej wieczerzy wigilijnej, nie? Ktoś, kto nawet nie wierzy w Jezusa Chrystusa. Aczkolwiek wyobrażałbym sobie taką sytuację. Znaczy, no, może być. Mamy tylko, zresztą też tę tradycję w polskiej wigilii tego talerza, prawda? No, jednego, tak, no, zwłaszcza przypomina mi się w związku z tym taki ładny humor, jeżeli Państwo chce się nieco uśmiechnąć, że właśnie do pewnej rodziny zapukał jakiś biedak, nie? I poprosił właśnie, czy mógłby właśnie na wieczerzę wigilijną skorzystać tutaj z gościnności, powiedzieli, że nie może. Ale przecież tam widzę, że jest puste miejsce. Oni mówią właśnie dlatego, żeby mogło zostać puste. To nie może pan wejść. Więc to,
Takie coś. Natomiast, proszę Państwa, ja powiem tak, że jednak osobiście nie wiem, czy byłoby to, znaczy być może my już nie mamy co do tego może aż takich oporów, ponieważ my nie mamy prawa zabraniającego komukolwiek innego. Wigilia nie jest wieczerzą, można tak, powiedzieć taką... Tak samo nawet, jeżeli nawet myślimy o naszym pięknym śniadaniu wielkanocnym, to też nie jest obarczone przepisami natury wyłączności religijnej. A tutaj Pascha rzeczywiście ma te przepisy takie związane z wyłącznością i to bardzo... Tak, to jest jednak różnica. Tak. No, i tak no mówimy, oni to przeszli. Pascha jest ich własnością. I dlatego ktoś, kto chciałby spożywać Paschę, a nie miałby do tego prawa, to on sobie uzurpuje prawa, do których prawa nie ma. Nie? Dlatego mówię u nas, ja bym też tak powiedział, no że owszem, no mówię, nawet gdybym kogoś obcego zaprosił, pięknie, no jest to gościnne, ale ja mu wtedy wyjaśniam, słuchaj, to jest dla nas powiedzmy wieczerza wigilijna taka wyjątkowa, bo według naszej wiary i tak dalej, my mamy czuwanie w noc Bożego Narodzenia, nie? I w tym momencie albo on się tym będzie się tym interesował, albo powie nie, bo ja w to nie wierzę. No albo uszanuję, albo po prostu zrezygnuję. Tak, albo no i potem jeżeli powiedzmy no zjesz ten posiłek, a nie należysz do naszego kościoła, no to mówimy ci do widzenia, bo jednak nie będziesz czuł się, my potem śpiewamy kolędy i tak dalej, no ten człowiek mimo wszystko będzie się odróżniał. Nie? No będzie się, to jest zupełnie naturalne, że właśnie my chcemy mimo wszystko zachować również te nasze zwyczaje w kręgach, które należą do Kościoła, ponieważ my to rozumiemy, my rozumiemy całą istotę, cały sens tego, my tak żyjemy kwintesencją, nie? Tego. Proszę Państwa, czas zatem na przerwę i zaraz wracamy i będziemy już pewnie mówić o rozdziale 13. No już czas, tak. Krąg biblijny. Proszę Państwa, wracamy do naszej rozmowy. Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów. Tak kończy się 12 rozdział Księgi Wyjścia. To jest 51 werset tego rozdziału. Historyczne, no. Mamy ten ważny moment, tak? Izraelici wychodzą, w końcu się udaje. To, co przez 10 plag się nie udawało, w końcu ta plaga pierworodnych tutaj pokonała Egipcjan. Chociaż jak się zaraz niedługo okaże, oni wyruszą jednak w pogoń, czyli faraon zrozumie, że traci zbyt wiele na tej wyjściu Izraelitów. No troszeczkę będą mieli czasu, tak. Traci zbyt wiele i postanowi ratować to, co się da, w sensie no traci, prawda, i bydło, i ludzi, i robotników, prawda, będą musieli Egipcjanie zacząć pracować, więc pogoń jednak ruszy, ale jeszcze nie ruszyła. Na razie wchodzimy w rozdział 13. Tak. I zobaczmy, co się tutaj dzieje jeszcze zanim rozpocznie się przejście przez Morze Czerwone, bo to się już potem rozpoczyna no, w tym mamy tutaj ten bardzo fragmencie. Ważny zapis wersetu drugiego. Pan tak powiedział do Mojżesza, i tu mamy teraz ten werset drugi, poświęćcie mi wszystko pierworodne, u synów Izraela do mnie należeć będą pierwociny łona matczynego, zarówno człowiek, jak i zwierzę. Wcześniej mieliśmy tę plagę pierworodnych, teraz znowu pierworodni mają tutaj ogromne znaczenie. Bo to jest na tę pamiątkę właśnie. To jest na tę pamiątkę pierworodni. Bóg uratował pierworodnych z Izraela, prawda? Tak. Przez te, że były odrzwia pokropione krwią. I teraz no ci pierworodni mają być mu przeznaczeni, ofiarowani. Tak. Tym bardziej, że to jest nie tylko człowiek, ale i zwierzę też także. A plaga dotknęła, pamiętamy, zarówno w Egipcie pierworodnych synów ludzkich, jak też i pierworodne z bydła, czy ze zwierząt hodowlanych. A więc mamy do czynienia wyraźnie z pewnym takim no, nawiązaniem. Ponieważ ja was uratowałem, to wy teraz należycie do mnie, nie? Przypomnę Państwu od razu, to odniosę się właściwie do Ewangelii świętego Łukasza. Pamiętajmy, że w 8 dniu po narodzinach Jezusa Maria i Józef pojawiają się w świątyni w Jerozolimie właśnie, żeby wypełnić to prawo. Tak, generalnie, ponieważ Pan Jezus jest pierworodnym i dlatego On też należy do Boga. Potem cała ta piękna scena ofiarowania w świątyni Pana tam Jezusa. Jest Symona, Bogu. Anna, bardzo ważna tak, scena. Tak, to jest piękna, ale ona właśnie bazuje tutaj na tym, nie? O tutaj jeszcze nie ma tych szczegółowych przepisów, one się dopiero one się pokażą później. Pojawią, później oczywiście. Tak. I bodajże w Księdze Kapłańskiej, o ile się nie mylę, w Księdze Liczb chyba będziemy mieli taki zapis i tam już będą pewne procedury tego. Tam potem dojdzie jeszcze do pewnych zawiłości całej tej kwestii, bo ci pierworodni będą mieli być, znaczy za nich będą mieli być lewici z kolei, także to jeszcze będziemy o tym
mówić. Na razie najważniejsze jest to, że pierworodni mają być poświęceni Bogu. Poświęceni Bogu, tak. I to jest, to ma być za każdym razem, wobec każdej rodziny, chodzi o męskiego pierworodnego potomka, ma być przypomnieniem całości tego wydarzenia oczywiście. Ale od razu może wyjaśnijmy, bo tak się może wydawać, że skoro poświęcenie, to ma oznaczać to, że taki młody chłopak ma być kapłanem. Nie o to chodzi. A nie, oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Nie, bo przecież kapłani będą pochodzili tylko z rodu Lewiego, prawda? Czyli to będzie... To powiedzmy, co ma oznaczać tak naprawdę to ofiarowanie? No to ofiarowanie, czyli przeznaczenie na pamiątkę tego, co Bóg zrobił, kiedy, tak powiemy trochę może trywialnie, ale wykosił po prostu tych pierworodnych w Egipcie, ratując z kolei pierworodnych ze swojego ludu. To ma być, zapamiętajmy, druga forma pamiątki całego wydarzenia, bo pierwszą jest Pascha. Tak, pierwszą jest Pascha. I macie pamiętać. I teraz tu jest dokładnie też to samo. Mamy w wersecie trzecim od razu powiedziane. Pamiętajcie o tym dniu, gdyście wyszli z Egiptu, z domu niewoli. Nie? Czyli nie macie tylko pamiętać, proszę zauważyć, mamy pamięć rytualną, czyli pierworodni, mamy pamięć liturgiczną, czyli mamy Paschę i mamy pamięć tradycji, czyli przekaz tradycji. My dzisiaj tak to moglibyśmy nazwać. Przekazem tradycji w pewien zdecydowanie. Mielibyśmy taki przekaz, my to tak trochę technicznie powiemy, kerygmatyczny, nie? Czyli przekaz tych fundamentów wiary, po to, żeby nigdy nie zapomnieć wydarzenia, które tak de facto legło u źródeł tworzenia się wspólnoty narodu wybranego. To jest ta Hagada, nie? Która właściwie rozpoczyna wieczerzę też paschalną, prawda? Kiedy jest przypominane wydarzenia, które doprowadziło właśnie do tego momentu, że teraz Żydzi mogą usiąść przy stole i spożyć tę Paschę. Czyli mamy to poświęcenie pierworodnych, to ważne wydarzenie, które rzeczywiście i to, że Jezus Chrystus jest także poświęcony, też pokazuje nam to połączenie Starego i Nowego Testamentu, że nasza wiara to nie jest tylko Nowy Testament, odcinamy się od tego, co było przez te kilka tysięcy lat działo się w Starym Testamencie. Nie, to jest kontynuacja. Tak, ale też i fantastyczne rozszerzenie oczywiście. Pan Jezus jako Syn Boży nie musiał się odnosić do tego w sposób obowiązkowy. Natomiast chce wyraźnie nadać temu, co czyni, wyraźny kształt nie tylko historyczny, ale w pełni teologiczny, ukazując, że to, co Bóg czynił wobec jego przodków, bo tak de facto przecież Jezus według człowieczeństwa jest Żydem. A więc Jezus wywodzi się z tej konkretnej tradycji, w której Bóg to uczynił, ale Jezus tej tradycji nadaje całkowicie nowy wymiar. Znaczy, może źle bym powiedział nawet, że całkowicie. On to wyprowadza i idzie ku temu, co jest nowe, ale jak widzimy, korzenie są te same i nasza liturgia przepięknie to nam pokazuje, właśnie całe Triduum Paschalne, mówiąc o Jezusie, jakże mocno zakotwicza to w Starym Testamencie, prawda? Już zwłaszcza właśnie Wigilia Paschalna, która prowadzi nas przez te czytania ze Starego Testamentu ku czytaniom z Nowego Testamentu. Tych czytań jest wiele, ale ja myślę, że nawet bym rozszerzył tutaj tę myśl i to tradycja nie tylko też ta związana z Żydami, ale myślę, że Jezus Chrystus pokazuje nam przez to, że właśnie wchodzi w tę tradycję, że tak naprawdę ludzkość nie zaczyna się od Niego, tylko ludzkość zaczęła się znacznie wcześniej i to jest ta tradycja całej ludzkości. Tak, bo Pan Jezus szanuje historię ludzkości, ponieważ sam stał się człowiekiem, ukazując nam, że to nie będzie zupełnie nowy początek od zera. Nigdy Bóg tak nie działa. Proszę zauważyć, ja to sobie tak lubię. Czasami przypomnieć, nawet wtedy, kiedy był potop, zachował Bóg jedną rodzinę. Kiedy zniszczył Sodomę i Gomorę, zachował jedną rodzinę, prawda? I ludzkość nie musiała się odtwarzać od zera. Cały czas była ta kontynuacja. Tak. I to jest właśnie coś, co jest taką stałą działania Bożego, że oto teraz też Jezus Chrystus nie zaczyna i nie skreśla swojego ludu. Chociaż definitywnie można byłoby powiedzieć, w końcu to ten lud przybił go do krzyża. Też nie mówię, proszę Państwa, od razu, nie mówię wszyscy Żydzi, nie. To tylko jego przeciwnicy. To bardzo na to zwracamy uwagę i ja też Państwu mówię, żebyście Państwo mieli w świadomości, to ja już po raz to mówiłem, ale zawsze to podkreślam, byście Państwo nie oskarżali wszystkich Żydów oczywiście o to, bo to jest i błąd i jest to niesprawiedliwe. To byli tylko ci, którzy stanowili tę kastę wrogów Jezusa,
mając także swoje powody, ja powiem. Ja też mówię, gdybyśmy my tak rozumieli nieco bardziej tęże faryzejską świadomość religijną, to byśmy też powiedzieli, nie że oni mieli rację, bo gdyby oni mieli rację, to by Jezus nie miał racji, ale możemy zrozumieć, dlaczego im tak trudno było właśnie zrozumieć Jezusa Chrystusa, który na to się nie godził, na różnego typu sprawy, które gdzieś tam oni preferowali, czyli to zewnętrzne przestrzeganie prawa. Proszę zobaczyć, że w księgach Starego Testamentu mamy bardzo mocny nacisk na literalne przestrzeganie prawa. Nie będziesz robił tego, będziesz robił tamto. Proszę zobaczyć, że kiedy Mojżesz im mówi, pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, dodaje co? Nie wolno wam jeść chleba kwaszonego, nie? Powiedzielibyśmy po naszemu, co ma piernik do wiatraka, a jednak jest. Czyli rytualnie musisz pamiętać o tym wyraźnie, że jesz chleb niekwaszony, czyli chleb pszaśny, właśnie na pamiątkę tego wyjścia. Przez cały tydzień będziesz to, ja to jest przepis dodatkowy do Paschy. Mówiliśmy o tym poprzednio już, że zostały oba święta połączone, czyli święto pszaśników, których Pascha jest, czy do którego Pascha jest wstępem. Nie? Proszę Państwa, to potem automatycznie następuje też werset czwarty, na którym chcę tylko na chwilę się zatrzymać. Mm. Dziś wychodzicie w miesiącu Abib. Wcześniej była mowa oczywiście o miesiącu Nisan. To jest ta sama znaczy, tylko, miesiąc, inna, tylko ma inną nazwę tak, oczywiście. Tak, tak. I inna tradycja jest jednak, tak? Bo miesiąc Abib, o ile ja pamiętam, to jest chyba nazwa starsza. Generalnie jest to chyba starsza nazwa. Nisan jest dzisiaj miesiącem To Abib oznacza kłosy zresztą, tak właśnie patrzę, czytam w generalnie, internecie. Tak. W każdym razie, zresztą no mamy tutaj, dlatego mamy chleb akurat kwaszony, nie? Ja powiem jeszcze, bardzo ładny jest werset i ważny werset, piąty akurat. To ja przeczytam może. No, proszę bardzo. Gdyż Pan wprowadzi cię do kraju Kananejczyka, Chetyty, Amoryty, Chiwity, Jebusyty, jak poprzysiągł przodkom twoim dać im ziemię pływającą w mleko i miód, wtedy winieneś obchodzić to święto w tym samym miesiącu. Co ciekawe, wracamy do tej, można powiedzieć, obietnicy, którą jeszcze Abraham otrzymał, prawda? Bo to ta ziemia obiecana, do której to zdążamy. To jest ta, natomiast ważniejszy będzie tutaj tekst z trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, pierwsza rozmowa z Mojżeszem, kiedy Bóg mu po raz pierwszy powiedział, że z tej ziemi wyprowadzisz lud i dokąd pójdziesz? Do ziemi opływającej w mleko i miód, plus było to zakreślenie geograficzne. Do ziemi tych ludów, które ją teraz zamieszkują. I proszę zauważyć, że ten motyw się tutaj pojawia. Zarówno ziemia co do jakości, jak też i wielkości geograficznej. A więc tak literacko powiemy, że jest to zdanie dzisiaj, które wychodzi z ust Mojżesza, jest potwierdzeniem całości planu Bożego, bo to, co tam jemu Bóg powiedział, to jest w ogóle początek zamysłu Bożego. Teraz ten zamysł się realizuje i mamy początek drogi. A więc znów na początku drogi pojawia się dokładnie to samo. Idziecie do ziemi, która jest taka i taka i taka i ma taką i taką wielkość. A więc macie dwa elementy, ja może tylko króciutko powtórzę. Element wielkości tak, żebyście wiedzieli, że tej ziemi wam nie zabraknie, bo proszę pamiętać, według 37 miało wyjść ich 600 tysięcy samych tylko mężów pieszych, prawda? Więc dla autora biblijnego jest to ogromna liczba. No i w tym momencie ziemi nie może zabraknąć, a więc ziemia musi być dosyć rozległa, ale też mamy jakość. I ta jakość, nie wiem czy nasi czytelnicy, czy nasi, nie wiem czy nasi słuchacze pamiętają o tym, ale mówiliśmy o jakości tej ziemi, bo przecież wiadomo z jakiej ziemi oni wychodzili, prawda? Jeżeli ziemia ma opływać w mleko i miód, to znaczy, że to ma być dostatek, prawda? Tak, mleko nie i miód może to... być gorsza niż ta, z której wychodzicie, a oni wychodzili z delty Nilu, a więc ziemi żyznej, bogatej. Tak, oczywiście. I jeżeli Państwo pamiętacie, troszkę już tak wyprzedzę tę historię, o której będziemy mówić, przecież w trakcie wędrówki przez pustynię oni ani razu nie wspomnieli, a może jeden czy dwa razy, bo nie chcę tu już akurat w tych kategoriach ogólnych mówić, ale bardzo rzadko wspominali o ziemi, do której idą, natomiast permanentnie wspominali ziemię, z której... Bo te warunki tak, przez te 40 wyszli. Lat będą bardzo trudne, tak? Oni będą to pożywienie będzie bardzo monotonne, tak? Tak. No, ile można jeść kaszkę, tak? No to jest tak, to jest prawda. Akurat w Księdze Liczb tak myślę, że szybko się wycofamy z tego zdania, ile można
jeść, żebyśmy nie zasłużyli na karę węży o jadzie palącym. Akurat Pan Bóg dosyć gwałtownie zareagował właśnie w Księdze Liczb, o ile się nie mylę, chyba w 21 rozdziale, dosyć gwałtownie zareagował, kiedy oni powiedzieli, że sprzykrzył nam się już ten pokarm mizerny. No, więc... Ta manna to może nie chodziło tak, o coś takiego jak nasza kaszka manna, ale mniej więcej też taki... Tak, bo chodziło takie może... Nic, może... takie coś, co po prostu... Tak. Jest na tej pustyni, się pojawia i... No smakowo było to jednostajne, ale proszę Państwa, ciągle wracamy do tego. Ja już no, tak mówię, troszeczkę odchodzimy od tematu, za chwilę szybciutko wracamy, ale tylko powiem, no mimo wszystko proszę zobaczyć, że chleb jemy całe życie, nie? A jednak ma on coś w sobie tak cudownego, że akurat chleb nam się nigdy nie znudzi. I dlatego manna, ja bym powiedział, że Bóg też zadbał o to, żeby mimo wszystko była manną o smaku przyswajalnym, tak żeby oni nie musieli, no mówię, prędzej z szynka nam się znudzi nam się tort, znudzi nam się cokolwiek innego, natomiast chleb nie, ten najprostszy pokarm, Bóg też dał pokarm prosty. Widocznie widać to, co jest proste, to rzeczywiście jest najchętniej przyswajalne i najbardziej przez organizm akceptowalne, nie? Tutaj mamy jednak stwierdzenie właśnie mleko i miód, czyli idziecie do ziemi nie gorszej, to jest bardzo ważne, mówię z teologicznego punktu widzenia, a także powiem z historycznego, na przyszłość, idźcie tam. Tu macie, owszem, mieliście ziemię dobrą, ale to była ziemia niewoli. Tutaj byliście bici, tutaj byliście prześladowani, tutaj byliście wyzyskiwani. Natomiast tam idziecie do tej samej ziemi jakościowo plus jeszcze wolność. Czyli idźcie już, naprawdę idźcie. I to jest właśnie to, co Mojżesz chce powiedzieć. W tym 13 rozdziale, zanim rozpocznie się już ten fragment o przejściu, co jeszcze, na co jeszcze warto zwrócić tutaj uwagę? No właśnie na kolejne... Zostało nam jeszcze kilka minut. Dosłownie, czyli wersety od 6 do tak generalnie biorąc, chyba do 11 to będziemy mieli tutaj, ale już możemy nie dodać, bo chodzi o chleb, właśnie o ten chleb przaśny. O chleb niekwaszony, czyli, dokładnie. Tak. Ten chleb, który zaczyna, jest nowością właściwie, zaczyna. Tak, natomiast kolejny sposób pamięci, proszę zauważyć. Po Pasrze przychodzi święto przaśników, które trwa przez tydzień i jest napisane w wersecie 6, przez 7 dni będziesz jadł chleb niekwaszony. Niekwaszony. Po prostu dlaczego? Bo pamiętamy, oni spożywali wieczerzę tak pośpiesznie, że ciasto nie zdążyło się zakwasić. I teraz ty na pamiątkę tego, że wychodziłeś w pośpiechu i zabrałeś w dzieżach ciasto, które się nie zakwasiło, będziesz jadł chleb niekwaszony. O. I to jest bardzo ładne właśnie. Również przez ten fakt będziesz pamiętał o tym, co wydarzyło się w tejże ziemi. I będziesz zachowywał to postanowienie w oznaczonym czasie rok w rok. Rok tak, w rok, czyli oczywiście pamięć natury liturgicznej, nie? Bo to będzie pamięć odnawialna. To jest dokładnie to samo, co mają i nasze święta, które zdecydowanie bazują właśnie na tej teologii, Starego Testamentu, bo odnawialność wydarzeń poprzez celebrację liturgiczną, to już mamy tutaj ewidentnie ukazane. Jedyne co, nie? To tutaj jednak cały czas podkreślane jest, że to będzie pamiątka, a u nas w naszej liturgii to nie jest właściwie pamiątka, tylko to się dzieje na nowo. Powiemy, to jest tak, o wiele ważniejsze jest uobecnienie, ale pamiątka też, no bo w końcu my mamy świadomość, że ostatnia wieczerza była tylko jedna, nie? I to jest pamiątka. Prawda? I dlatego jest jedna z pięknych pieśni, które ja ogromnie lubię, proszę Państwa, na Wielki Czwartek. Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany. To jest taki śliczny refren tego. I mimo wszystko tego elementu pamiątki my się nie pozbywamy. My oczywiście uobecniamy, bo Jezus dał nam tę możliwość poprzez kapłanów. Oni tej możliwości nie mieli. Oni mieli tylko kwestię samej pamiątki, wspominania, ponieważ kapłaństwo Starego Testamentu, kapłaństwo lewickie nie jest kapłaństwem sakramentalnym. My je mamy. Dlatego my możemy uobecniać to, co Jezus czynił. Tym niemniej nasza msza nie jest ostatnią wieczerzą Jezusa Chrystusa. W sensie pokrywającym się w 100%, bo chcę, żebyście Państwo dobrze mieli to rozróżnione pomiędzy uobecnieniem a pamiątką. Ostatnia wieczerza była tylko jedna. Natomiast my na szczęście ją uobecniamy w każdej mszy świętej, czyli możemy zupełnie teologicznie powiedzieć, że każda msza święta jest de facto tym samym, co ostatnia wieczerza, nie? Ale ściśle biorąc, nie jest to ostatnia wieczerza. No nie jest wieczerza, oczywiście tamtą ostatnią wieczerzą tak, sprzed 2000 lat. Tak, pod kątem Proszę Państwa, zostało nam 2 minuty. Ja tylko jeszcze chcę powiedzieć, że wraca w
końcówce tego fragmentu jeszcze znowu ta kwestia pierworodnych. Gdy cię syn zapyta w przyszłości, co to oznacza, odpowiesz mu: Pan ręką mocną wywiódł nas z Egiptu, z domu niewoli. Gdy faraon wzbraniał się nas uwolnić, Pan wybił wszystko, co pierworodne w ziemi egipskiej, zarówno pierworodne z ludzi, jak i z bydła. Dlatego ofiaruję dla Pana męskie pierwociny łona matki i wykupuję pierworodnego mego syna. Tak. To jest to, o czym ksiądz mówił, że to jest na pamiątkę tego wydarzenia właśnie tej plagi pierworodnych. Ci pierworodni są ofiarowani. Plagi. Proszę zauważyć, że ta plaga, my powiedzieliśmy, że ona była uratowania właśnie tak wyjątkowa. Plagi. Dlaczego? Dlatego, że też po tej pladze faraon dopiero pozwolił im wyjść. Czyli ta plaga była potrzebna, aby oni wyszli. I dla nich nie jest to tylko wspomnienie mordu na winnych Egipcjanach. To jest wspomnienie wydarzenia, które spowodowało, że oni mogli wyjść. To jest to, co jest ważne w historii. Ten skutek i przyczyna. To jest przyczyna, której skutkiem jest potem wyjście. To jest ta przyczyna bezpośrednia, oczywiście, bo są przyczyny pośrednie, bezpośrednie w historii. To jest ta bezpośrednia przyczyna, która uruchomiła już tę lawinę kolejnych wydarzeń, o których będziemy mówili już w kolejnym tygodniu. No właśnie, jakie zadanie domowe przed kolejnym tygodniem? Proszę Państwa, chyba przejdziemy. Zapraszam już Was dzisiaj nad Morze Czerwone. Nad Morze Czerwone. I spróbujemy tam sobie odnaleźć parę faktów. No, przeczytajcie to sobie i tak spróbujcie odpowiedzieć, czy byłoby to możliwe. Może dam Wam to pytanie, czy z historycznego punktu widzenia przejście przez Morze Czerwone jest możliwe. No będzie to ciekawe. Jeżeli trochę pogrzebiecie Państwo troszeczkę czy w internecie, czy zwłaszcza gdzieś pod kątem możliwości fizycznego zaistnienia tego zjawiska, to dojdziecie do bardzo ciekawych wniosków. Czyli zobaczymy w takim razie, czy nam się też uda przejść przez Morze Czerwone, czy to tylko jednorazowo Izraelitom się udało te ponad 3000 lat temu przejść przez to Morze Czerwone. No tym bardziej, że mamy, ja już teraz nie pamiętam, jaki to jest chyba tytuł, czy to nie był właśnie Mojżesz, czy to nie było wyjście z tym Charltonem Hestonem z lat 50., ten amerykański film, kiedy właśnie Heston grał Mojżesza i to mamy te wielkie ściany wody, ogromnej wody, pamiętam i te maluteńkie pampereczki. Jest też taka bajka Książę Egiptu dla dzieciaków. Tam też chyba była opisana cała historia Mojżesza. Też jest, tak. Ale to już za tydzień w takim razie Morze Czerwone. Świetnie. A za dzisiejsze już spotkanie dziękuję. Ksiądz Janusz Nawrot i Hubert Piechowski. Szczęść Boże Państwu. Do usłyszenia. Biblia nie jest podręcznikiem historycznym. Krąg biblijny. Zapraszamy do odkrywania tajemnic Pisma Świętego.